Yeah, siema wszystkim, z tej strony Robin Skateboard, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 1. I w dzisiejszym odcinku lecimy zaciukać parę... A, chwila, pokażę wam parę pełzaczy, aby uzyskać wydzielinę. Tylko chycamy do starej kopalni, a w tym czasie jeszcze, zanim chcemy do starej kopalni, musimy się odpowiednio przygotować do wyprawy. Ja tu sobie zapisałem na kartce 4 kilo koksu, 10 kg. A, nie ta kartka. To musimy kupić sobie jakąś zbroję, parę miksturek i najlepiej jeszcze wyposażyć się w jakąś lepszą broń, tudzież miksturki do biegania, takie specjalne jeszcze. No, żeby nie było, trzeba będzie kupić. I przy okazji, skoro tu są ścierwojady, poekspmy troszeczkę, póki jeszcze możemy. Pyk! Lecimy w dżunglę, może znajdziemy coś tam. Idziemy na Blue Golema, nie no, żartuję. Dobra, może... O, widzę krwiopijce. Może to nie jest... Albo nie wiem... O, kretoszczury, wszystko jest, pięknie. Siema, siema, co mnie chce zbić? Zjedzę. O, kolejny poziom, pięknie. Jeszcze krwiopijczurki. Zawsze bez problemu. Serko, że uciekłem przez chwilę, ale ma jeszcze trzeba wbijać do spokoju, a muszę przyciszyć, bo mi przeszkadza w mówieniu. Dobra, ten odcinek. Dawno nie robiłem odcineczków nowych. O, się zbugowało coś. Chwila, cyk. O, super. A, w sumie miałem nie zbierać, już mięsa, bo niepotrzebne jest. Odcineczków dawno nie kręciłem i znowu miałem długą przerwę, a że są ferie, mi się zaczęły już... dawno temu i stwierdziłem, o, tam ci jastwór jest, może nie będę go wkurzał, ale tutaj pozabijamy chętnie, co nieco, zwierzaczku. No, dawaj cwaniaka, a, cholera. Ale bóg. Znaczy, no, krwiopice mają jakiś czasem. Wow, co to było? Zabij graficzny, ale 15 okresów to wcale nie jest fajnie do walczenia. Okej, zabite. Trzeba poekspić, bo będzie lipa. Jeśli chcesz zrobić takiego mago wojownika, to naprawdę potrzebuje bardzo dużo doświadczenia. A im więcej polatam po lesie, tym więcej go zdobędę, więc dawajcie mi tutaj. Pyk! Pyk! Dzisiaj całkiem nieźle nam idzie, sorki, ale coś mi tutaj z kompem się dzieje niedobrego. W ogóle się niedobrego dzieje, rzecz wiele. O, jeszcze jeden cwaniaczek. Siema, typie, Mierek. Ile są warte te 15? No, więc się opłaca zbierać jako iż to. Wiecie, zawsze jakaś forma zapłaty może być. Handel wymienny działa, dobrze. O, nie mogę otworzyć ekwipunku, teraz mogę, muszę się uleczyć. Co by tu zjeść? O, mamy Serafis. Se łykniemy sobie, nawet łykniemy sobie wesoło. Jeszcze tutaj, no wiecie, za ekspmy, wbiliśmy teraz level, o, 4000 ekspa chyba nie wbije. Nie, no, nawet nie. O, wilki, ciekawie są czy, jak bardzo mnie sklepią. O kurde, glich tu jest! O, nie. Chyba nie jednak odpada. Uciekajmy. Za dużo wilków, za dużo. Myślę, że jakby była ich trochę mniejsza grupka, to okej, ale... Chwila, żebyśmy nie trafili na tamtego cwaniaka. Nie, może nic się nie stanie. Tu mamy ścierwojada. Wilki się odczepiły. Oj, za wcześnie machłem. Dobra. Tu jest wilczek, ale chyba tylko jeden. A jak nie jeden, no to... Lipa, chwila, właśnie uzdrawiające będą lepsze. Polatam chwilę po tym lesie i polecimy do starego obozu sobie kupić co nieco. Albo możemy zawsze w nowym obozie zrobić zakupy, skoro to jest... Nie, właśnie do nowego lepiej chyba będzie polecieć. W nowym obozie mają lepsze zaopatrzenie, ale mikstury możemy kupić sobie w starym, przecież to nie problem. Pobijmy troszeczkę, oj. Dziwiam się, rzeczy niesamowite. No, dawaj go. Tam jest ten cieniostwór, omijamy. Szukamy dalej, tutaj jakieś cwiańczki. O, bambus jakiś. Ale bezik lepnie, a jednak nie. Aha, bo zbugowałem. O, a to co za miejsce? Cóż za dziwne miejsce. Nie byłem tutaj chyba nigdy. Jedna wielka jaskinia. Nie wiem po co ta jaskinia. No ale mniejsze. Czasami są takie dziwne rzeczy w Gothicu, nie wiadomo dla kogo i po co. Ale tam, może sobie jakieś stworzonko tutaj mieszka. Serafis chce aktualnie. Jeden i drugi. Dobra. Bo ja zbieram to ziółelsko zamiast ekspić i wtedy jest, że... O, co się dzieje? Dobra, tam widzę wilki. Mam nadzieję, że nie ma ich dużo. Jeden, dwa. Dobra, dwa, no ewentualnie trzy też. Damage, damage! Gdzie jest damage?
Widzieliście to? Kopnąłem gościa 2-3 razy i nic się nie stało. To jest ryte. Znaczy, nie wbija się właśnie na ziemię orków. Najwyżej dostałem w pierdzie. Mam nadzieję, że nie. Tam jest jakiś most. Co prawda. A nie, dobrze. Wiem, gdzie jesteśmy. Wybiegliśmy z dżungli po prostu. Nie, cholera. Jeszcze raz. Tak, tam. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy do starego. Kupimy mikstury. A w dole sobie uzbrojenie kupimy i możemy ruszać na ście... nie ścierwojady. Pełzacze, pełzacze. Tak, dobrze. Jest dziwne, strasznie się często kupię w tym lesie. O, tam widzę jeszcze ścierwojadka. Idziemy go sklepać. Dobrze, te doświadczenia trochę. Skoczy i pyk. O, tam widzę ten jeszcze. Krwiopijce, więc też zabijemy. Będzie hycaj, ty masz fajne te hycaj. Tam jagódki były, cholera. Dobra, mniejsza. Ja będę zbierał. O, chodź tu! Wracaj! I pyk! Jeszcze strzał. Dobrze. A, z niego trzeba zebrać. Będą pieniądze. Zbroja może kosztować nowa, ale mam nadzieję, że nie będzie potrzebna. Znaczy, że mamy aktualnie najlepszą, chociaż chyba wilk będzie miał coś dobrego do zaoferowania. Nie, tylko nie deszcz, mam 256 MB. Nie no, żartuję. Mam dosyć sporo. A wilczka zabijemy. Patrzcie, no widzicie, na drugi to schodzi, a jakoś bezi cwaneczek zabijać ciężko mu czasami. Miksur mam mało, nie będę zużywał. Lepiej sobie wyknąć jakieś te zioła. Zaćpać troszkę. Potrawka z chrząszcza może być też całkiem spoczko. Dobra, łykaj, łykaj. Bo teraz spróbuję się zmierzyć z jaszczurem, który będzie po drugiej stronie. Chyba, że go coś zatłukło już. Dobra, jak krwiopijca, w ogóle nie wiem, jaki co tu się znalazł. Okej, okay, teraz save. Wow, dawno się nie zapisywałem, bym zginął i by była lipa. Dobrze, 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 że jaszczur, to chociaż save. Okej, okay, siema. Siema, siema. Masz. Nie, umieram, 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 umieram. Nie, patrzcie. Kurde, jak banalnie. Jeszcze strzał. Proszę, że nie będzie mnie zadaje, ale za nim jest tylko 80 doświadczenia. Jakieś cheaterstwo. Trochę chamskie. O, widzę jaszczura. Nawet, ścierwojada. Boże, co ze mną nie tak? Mylę wszystkie potwory. W ogóle, nie mogę się rozgadać. Muszę chyba coś ten. Muszę chyba coś porobić. Muszę poglądać innych zagramerów. Ja mam zawsze tak, że jeśli mi coś nie wychodzi, że na przykład właśnie gadam jakieś kłopoty... Odłóż tę cholerną broń! Już. Że mi coś nie wychodzi... Biegnij. Że mi coś nie wychodzi i w ogóle, znaczy, że nie wiem, nie mogę się pozbierać, albo nie mogę się zebrać do nagrywania. Po prostu sobie wyłączam jakiegoś człowieka z wyżyn albo różnych innych ludzi i sobie oglądam, a potem się zabieram do nagrywania i od razu lepiej idzie. A ty nie pokaż swoje towary. Masz jakieś fajne sporta. Ile mamy siły tak? Nie chcemy nic. Muszę sprawdzić na TP. Siły mamy 20, ale mało. A nasza broń ile ma obrażeń? 29. Okej. Okay. Masz coś się przygotować, co ma 20. Przepraszam, to zawsze. Pokaż. 33, miecz bojowy. Wow, fajny jest. Fajny jest miecz bojowy. 33 obrażenia, 13 sił tylko. Biorę! Wiadomo, a co mam się zastanawiać. No i my możemy mu opchnąć jakieś gówna. O, no ja to dużo. A, no to też mamy taki myśl, że jeszcze mu zabierzemy wszystkie wytrychy, jakie ma. 20. Może i bryłki lód też. Dobra, wszystko. A to w tym mieci odsprzedamy w takim razie te rzeczy, które nie są potrzebne. No, ale mieczu pójdzie w końcu. To się dużo. 146, 151, to jeszcze możemy coś chyba upchnąć, nie? No, nawet musimy, bo inaczej nie przyjmie handlu. Ale jeszcze tych mieczy mamy. Wow! Kurde! Masakra. A jeden miecz jeszcze chyba można mu upchnąć. O, nawet w sumie spoko. Dobra, przyjmij. Dzięki. No, ale pozbyliśmy się dosyć dużo rzeczy. Czekajcie, polecę na samą górę, założę miecz nasz nowy. Patrzcie. Pyk. 4 obrażeń więcej. Bez paniki, wygrałem! No, dobra, hangar, chłopaki. Twoje szczęście! Moje szczęście. I jeszcze idziemy do... Tu był Fisk, to jeszcze ten drugi, jak on miał. Na D. Dexter, właśnie, Dexter jeszcze. Pokaż mi swój towar. Mam tu... jakiś... Nie powinieneś wierzyć. O, masz mikstury, super. To biorę wszystkie. W tej historii musisz. O, miasz strzały, ale strzały raczej nie będą super potrzebne, ale możemy wziąć. Dobra, sprzedajmy mu jeszcze miecze. To się chyba nigdy nie skończy. Nasze. Okej. Okay. No już jesteśmy lepiej, tylko teraz przydałby się nam
lepszy pancerz i byśmy mogli już być. Chwila, dajcie mi pomyśleć, którym wyjściem będzie szybciej. Dobra, tędy też możemy wyjść. Do nowego obozu jeszcze i lecimy na te. No, jak one mają? Te, no. Pełzacze, tak. Ojeja. Dzisiaj mam trochę nieogar, sorki. Wieczorem nagram coś konkretniejszego ewentualnie, jeśli... Bo ledwo w sumie, znaczy no, wstałem, wiecie jak to w ferie, człowiek śpi do 12, potem jakieś śniadanko, coś tam, takie nieprzebudzone jeszcze. Ciężko, ciężko. A, właśnie, o Jezus, to dla was też informacja, ja tu się jaram nią, ale wiecie, no, nie wiem czy to was obchodzi, ale to was zarąbiście będzie obchodziło. Ponieważ, tam, daradam, kupiłem sobie nowego longboarda, tak, ludziska. Kupiłem sobie deseczkę firmy Originals, tak? Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, bo jak nie, to się zastrzelę, ale nie, raczej dobrze powiedziałem. Jest to deseczka Originalsa Pintail 36 i możecie sobie wpisać Pintail właśnie 36, zobaczyć cóż to za deseczka będzie. Jest po prostu niesamowita, deseczka z USA, longboard, taki piękny dosłownie, ach och. Oczywiście będą nagrywane pojeździ z tego. Właśnie, w czwartek będę nagrywał pojeździ z... Nawet to miał być specjalny odcinek tam na 600 widzów, coś jakiego. Ale to będzie raczej zwyczajny ten... zwyczajny pojeździ. Ponieważ jadę... o Jezus, szaleństwo. Ponieważ jadę... może łuk sobie kupmy lepszy. Jadę na Kamieńsk, to jest taka góra niedaleko mnie w sumie, w Bełchatowie. Na snowboardzie będę jeździł, no pokaż i nagram mi przy okazji troszeczkę jak jeżdżę i tak dalej. A ten w ogóle kiego zacieszamy na twarzy, chwilę. Czekajcie, muszę sprawdzić B. Mam zręczności tylko 10, może jakiś łuk lepszy co 10 wymaga tylko. 12. Ojojoj. A, chwila. A ty możesz czegoś nauczyć? To zależy. A, tylko łuki, dobra, to nie chcę. Cholercia, nauczymy się... Dobra, to nie bierzemy łuków. No i właśnie kupiłem sobie longboarda nowego. Kosztowała mnie z przesyłką, ze wszystkim... No tak chyba 900 zł, coś takiego. Niecałe 900 stówek kosztowała. No i zarąbiście, będę miał teraz takiego longboarda, po prostu wszędzie będę na nim się sobie w ogóle. A, to są kredy szczurki. Wow, ile się namnożyło! Ile doświadczenia. No, nie żyją wszystkie. No i kupiłem sobie tego longboarda w czwartek, czyli jutro to chyba już będzie. Jadę, ponagrywam sobie troszeczkę na stoku, jak śmigam na snowboardzie, pogadam jakieś głupoty. No i tak to wygląda. I jeszcze dzisiaj będę nagrywał raczej dużo zagremy. Znaczy pewnie będę tak wrzucał. Zobaczę, no na razie na pewno ten jeden gotyczek będzie. A nie wiem, czy go nie podzielę na dwa odcinki po prostu i tyle. Będą zawsze, zawsze coś do pooglądania będziecie mieli. Dobra, a my chycamy wesoło do nowego obozu i potem stara kopalnia. Tak jest, dobrze. Lecimy sobie wesoło. No, i, no więc tutaj widzicie informacje, informacje. A właśnie, potworki się wszystkie zrespiły, ponieważ on będzie w ogóle złapał za liczek, bo nie, nie. O nie, proszę! Co to ma być? Nie! Gdzie ja robię safe? Fuck shit. Dobra. Do usłyszenia. Jak to ogarnę, mam nadzieję.